Hej, witam was, to jest Lukas w grze Europa Universalis 4, gramy tutaj całą ekipą znowu i mi się już nie chce więcej mówić. Przywitajcie cześć, się. Cześć. Cześć. Wszystkim. Nikt sobie się nie wita. No, to jest powiedziałem wójna? Cześć. I na początek wojna. Jest Kiksunio. No jestem, no jestem. Ma Kiksunia. Ja tak. No i wojna, dzień dobry. Co tam u was słychać w ogóle? A, taki pierduce z Chin. No właśnie, ach. Skończyłem nagrywać właśnie te odcinki z... O! A ja dzisiaj klatę zrobiłem. Jaką klatę? Na siłce. Zamknięcie w klatce? No. Okay. I się wydostałem. Okay. Nie, mój władca 656 umarł. Miałem 402. Skończyłem z władcą, skończyłem sobie, pograłem StarCrafta. Ja pierdolę. Indusi ze mną chcą sojusze. Fajne są te misje w koopie. Indusi chcą sojusze. Mój dziedzic szedł na tron i po chwili umarł. Mówisz, znaczy nie na tron, po prostu został dziedzicem i umarł, tak po sekundzie. Ale dobry był chociaż? Nie, 204 czy 402. Cieszę. A nie, to władca mój jest, ten był 226 chyba. Teraz mam 463. No to nieźle. Ale władcę mam 402. To tam? Ile masz kasy? 8 stówek, mogę ci wysłać trochę, ale troszeczkę, bo ja też potrzebuję hajsu. Kurkę, ej, patrz, pod się uwolnił. No, to sam zrobiłem to. Muszę wyłączyć wszystkie forty. Ale czy nie, mam wojnę, jeszcze coś nie zobaczy. Tylko, że jeszcze niepokolorowane. Polock. Aha, czaję. Ming Separatis idą na inne państwo, tak śmiesznie będzie to widzieć, oglądać. A co? No, Ming Separatis niszczą inne państwo. Państewko ja małe. W ostatnim odcinku tych Silesia, gdzie się nagrywałem, miałem dosłownie ten sam event przed chwilą. Co był przed chwilą z tym bankiem rybnym. A ja ty to Silesią nie jesteś w stanie podbić? Tej Polski, czy nie chce ci się na razie? Tylko mi się nie spieszę. Właśnie tak widzę, że wchodzisz to HRE, a ci się nie chce. No bo to jest właśnie, o to chodzi, żeby no, ten... No, ale co jest ciężkiego teraz w HRE? No, Brandenburgia jest tym cesarzem, ma sojusznika Kobremen. Ale nie mówimy o tej grze. A dobra. A to też się akurat to wbija, więc to jest też częściowa prawda. Nie, mówimy o tej moim śląskim. Wiem, Śląsku. Nie, bo ja tam, wiesz, no chcę tak ekonomicznie się pobawić, więc nie chcę z dużo prowincji podbijać. Polska dzisiaj to właśnie tak wykończyłem dość znacznie. Niedługo ją przejmę, chociaż kurka masakra jest w krajach, trzeba te wszystkie punkty zdobyć, ponawracać. Nie wiem, czy mi się chce bawić dalej Śląskiem w to, czy nie zrobię i po prostu nie zacznę jakiejś kolejnej serii. Dlaczego ty mnie wzywasz? Floryda się chce ode mnie wyzwolić. Floryda chce się wyzwolić? No, i wszystkie moje kolonie plus Nimbuktu? Ja mam zamiar zrobić jakieś achievement runy, ale na streamach. No, też się zastanawiam. Coś ty zrobił. A co się stało, bo nie widzę Ameryki. A wiesz co, według mnie Floryda powinna być wolna. Tak mi się ale, ale już nie możesz jej wspierać niepodległości. Mogę wysłać jej ofertę sojuszu i wezwie mnie do wojny. Przecież to jest nie, ona jest w wojennej, a nie ofensywnej. A tak, znaczy, nie, ona jest ofensywnej, nie w defensywnej. Muszę wysłać flotę, która sobie czyni. Ale ona to teoretycznie to jest ofensywna, ale to jest tak naprawdę defensywna, bo ona kontroluje tę stolicę, nie? Tak, muszę zająć stolicę i więc. Nie, no dobra, żartuję. Baw się tam, baw. Śmieszki, heszki. Prosić kolegę. Tak, wszystkie stolice. Jak ty mogłeś do tego dopuścić, Kiksunie? Ja nie rozumiem. Właśnie dlatego już się nie bawiłem. Ale nie miałeś Liberty Desire, cokolwiek? Miałem, ale myślałem, że mi nie wypowiedzą wojny. No, jak to nie? Tobie wypowiedzieć wojnę, Kiksunio, tobie! Powiedział. Oh my god. Ile ty masz? Ale nie powinni ci wypowiedzieć, no przecież dużo, powiększyłeś się teraz znacznie. No tak. Może tym bardziej mnie zastanawia, gry, jak się ładowało, to coś się tam... A, w sumie czasem tak się dzieje, no racja. O kurwa, wypierdalać moich fortów niewłączonych, rzucają. Dobra. Bardzo mi się podoba obecna mechanika z marchiami, jest genialna. To znaczy? No, że właśnie działają wreszcie te marchie. Mówisz? Masz tam 17 tysięcy, to mógłbyś ruszyć się na tym Timbuktu. Mam? A to czekaj, bo ja tak jeszcze tutaj robiłem coś z Milanem. Co robiłeś z Milanem? Fajne. Też chciałem.
Czekaj, czyli ja muszę ci Team Booktu bić, tak? A twój, przecież Team Booktu to był twój wasal czy protektorat? Był mój wasal. Jakoś się chciałem się wyzwolić, ale nie wiem, oni mieli niskie Liberty Desire, co chyba pamiętam. Ty musisz mieć coś skopane z estate'ami, tak mi się wydaje. To nie estate'y, to kolonie. Ale coś to może tak oddziaływać, bo nie jestem... Nie. No wątpię, żeby... Przecież te kolonie nie mają takiej siły, żeby tobie cokolwiek zrobić jeszcze z Francją. Nie wiem, mogli proszę. Się... No właśnie też się no właśnie, bo to jest siła całego sojuszu, a ja mam przecież taką armię, że oni bez problemu. Znaczy, nie mają... Znaczy oni chyba mieli relatyw do mnie w ogóle, że czuli się silniejsi ode mnie wszyscy. Nie liczyli sojuszników. Nie wiem, jak to działa. Muszę sobie właśnie, mam ochotę teraz zagrać, zrobić taką serię Państwem Kolonialnym, kurka, na kanale. Ale wiem, że to jest nudne i nikt nie będzie tego oglądał. No, weź Portugalię najlepiej. Nie, na szczęście Apache jest przy tym. Na szczęście mam silną flotę na tyle. Jak będziesz robił w twoim stylu, że tylko co jakiś czas pokazywał swoje postępy, no to nie będzie nudne, no bo co... To trwa długo, ale fajnie to wygląda. To jest piątek pod rząd dla przeciwnika, cóż, jest masakra. A z kim się bijesz? A, z Murzynami. No właśnie, a nie, Milanem. Milana, przewaga, tak lepszy generał. Ale a on nie ma sojuszu z tym. A on ma z Norymbergią sojusz. Ma sojusze, ale no wiesz, no co za problem wciągnąć swoich sojuszników do innej wojny. No tak, tak. Sprytny. Czyli tobie nie ruszam których? Ferrari, Romagny. Ignacy się umawialiśmy na tą Weronę, tak? Tak, Verona, Ferrara, Romana. Chcesz pogrążyć Persję w buntach? Chcę też powiedzieć, że Firenze i Pisa, żeby ruch była ładna granica. Halo, kolego. Co? Chcesz pogrążyć Persję w buntach? Jak tak, to pozwól im na przemarsz. Dobra. Nikt nie chce pogrążyć Persję w buntach. Lukas, zajmie się tam Team Book, to ja bym musiał wysłać buntowany. Większą ilość wojsk po prostu na kontynent amerykański. Dobra, to zajmę to Team Book tu. 56, a to nawet starczy te dwa... No nie mam żadnego kolesia z jedynką pod militarne, kuźwa no. Ile mają wojska? Niestety nie mogę sprawdzić. Trzech na dwóch liderów, jednego muszę wywalić. No leader. A i twoi wasale też się przyłączyli. A moi niestety na razie tutaj w Europie są trochę... Kurna, mają generała trzygwiazdkowego, dlatego mogli, bo też mieli eventy, które prowadziły do wolności. Nie, jakby raz wygramy wojnę, to już im się odechce na pewien czas. Na 15 lat. Nie, już mam to obcykane, bo już raz grałem sobie prywatnie, chciałem For Odin, ale to już sobie gdzieś to zrobiłem. Dobra, spróbujemy teraz. Dobra, oni tam Team Book to odbijają, a to ich tak jakby stolica, ale dobra. Czemu min ciśniesz? Ja? Repus, no. Nie cisnę Mingu teraz, że Mingu samego Mingu. Min. Proszę min. Zostawić min. A, min. Nieważne. To bym nie chciałem min, a ty mi tak ciśniesz, ko. Nie podoba mi. A ja chciałem Chiny, a ty też mi je ciś. Naruszaniem nietykalności minu. Ja tak samo. Proszę go zostawić. Jeśli coś zabierzesz od minu, to się pogniewamy. To jest min. Czemu to ty? Min. To jest taka mina. Strategiczne miejsce, w tak. którym ten wyspa Guangdong jest bardzo dla mnie ważna, jako dla sumity. Kulturowo. Kulturowo, to jest moje etniczne ziemia. To jest kurwa takie... Moja prababka urodziła. Guangdong, no właśnie... Czemu to jest takie drogie? To, czego nie możesz tam wziąć. A to? Nie, to nie... A nie, to mogę już wziąć, okej, okay, to wezmę. Dobra, nie. A co to jest? A, to same mingi mam brać, pokój, ok. Uff, estate już, załatwione. Gdzie Jążki? Jest moja flota? Flota się niby gdzieś psuje. Ale spokojnie przy brzegu może się napykać. No co, Floryda? 41 tysięcy moje idzie na wasz brzeg. Ile oni mają? 4 tysiące na lądzie. Na swoim brzegu, a to wystarczy. Nie ma egzów, i na niepodległość, nie? No. Miaczki. Znaczy, nie przewidzieli chyba mojej też całej floty, bo ja mam flotę potężniejszą od nich najpewniej. Tylko teraz nie wiem, gdzie mam najbezpieczniejszą przystań. Nie wiem, Anglicy mi nie pozwolą pewnie o przemarsz. Czy o statki. Nie pozwolą, kurde. Mi się tu trochę niszczą. Holendrzy tym bardziej mi nie pozwolą. Bo nie. Faust, masz tak z 200? Złota? 200? Nie mam... Czekaj, dobra, odeślę dyplomatę i ci wyślę. Dobra, statki się już naprawiają. Misja wykonana! Żeś zabrał coś z tego. Nie, w ogóle nie zabrałem. Zabrałeś. Nie zabrałem! Ja zaraz skontroluję tam, jak wygląda min. Co to ma być?
Co to ma być? Czemu oddzieliłeś minę dwie najważniejsze prowincje, Janning i Fuzhou? Nie wiem, no, przypadkiem. Miałem. Ej, co to tak proszę, proszę je oddać. Podoba mi się to, chyba cię za długo zostawiliśmy samego. Tak. Oddawaj to. Kultury trochę, wyrażaj się. Mówię ci, kliknij Return Province, bo się pogniewamy. Return Province. No już bunty mam. Królu, idziesz bunty tłumić, bo jesteś gównem i ciebie nie chcę. Aha, fort blokuje, świetnie. Daj. Dobra, to już przejdę na następne technologie. Ando... Jak to się pisze? Ango... Na szczęście jedna kolonia się nie zbuntowała i kilku wasali, ale to tylko to szczęście. Andong. Kurwa, nie. Tak się to pisze. Oni tam wchodzą w głąb Maroko, trochę tak głupie. Tu trzeba fort uruchomić, bo się zbuntują. Po cholera, zginie. Nie! Mój dziedzic! Mój dziedzic! Nie umieraj! Nie umarł! Po raz pierwszy! Jakby sobie po lekarza, to on nie umarł. Mówisz? Tak, pierwszy raz taki dobry event mi się w życiu zdarzył. Kurna, to najgorsze, że Timbuktu weszło tam w głąb Maroko. Powtarzam jeszcze raz. Masz 10 sekund. A właściwie to już. No co? No, zaatakował Min. Min? Co to jest Min? No Min, czyli ma już dostęp praktycznie tak daleko, głęboko. Ja już wtedy zauważyłem, że cały Chiny zajął, ale to już jest przesada. Osobne wojny dwie poszły. Obrońca demokracji. A więc antykoalicjo. Znaczy koalicjo, czy się dołączycie? Dlaczego? My mamy pakt. Do Ottomanów. Nie, my prowadzimy jedną wojnę. Musimy ja prowadzę cztery. Ok. No to tym bardziej. Czyli rozumiem, że mnie nie ma. To czemu cię nie ma? Co ty Radziłbym ci pójść na układ. Z nim lepiej. I oddać tę ziemię. No, ale w tym momencie jestem oburzony też Hindustanem blokowanym. Kurczę. Tutaj przez perski ojrat. Proszę zwrócić to dla mnie. Cały dostęp do Indii. Czekaj. Race for taxes. Największy problem jest to, że te forty mnie zeżrą ekonomicznie. Wywal tego. Nasze anresty się przydadzą. To weź. Aż wyglądy wojsk się zmieniły. Mi. Co, można dwa na początek? Aż treatment. No, dwa. To aż tak trudnego się dzieje, że trzeba dwójkę mieć. No bo wiesz, przerzuty wojsk, no to zależy od was, jak zareagujecie. No ja na trójce jakoś daję radę z przerzutami wojsk. Iksunia, ty uhonorujesz układ, rozumiem. To, że na dwójce? Nie no, może ale być. Ale w sensie, że układ... Czekaj, idąc się, kurwa, za długo. Proszę cię. No przecież ja prowadzę wojnę z moimi koloniami. No dobrze. To ja nie mam jak, muszę przecież... Nie będzie ci zapomniane, pamiętaj. Lizał dupę poprzednie parę odcinków. Nie wylizą. Trzeba niestety chronić. Ja tu muszę chronić obecnej granicy. No weź, wojna na trzy fronty. Nawet nie wiem, ile tu jest frontów mam obecnie. A ja liczę. Defend Capital Patch. Jedziemy. Bez jaj, we dwóch jedziecie repusa? Tak się nie robi. Mówiłem, trzeba było się układać. Czekaj, on stop. Nie chciał z nami rozmawiać. Spal ziemię. No i ty zginiesz, polegniesz. Taktyka spalnej ziemi. Fire Mercenaries. Aha, nie możemy najmować tych najemników na tych ziemiach. Już mi się nie chce wysyłać ludzi, albo zrobię tak. Ty jeden człowieku, wyścić na tą ziemię. Jebiście. Dobra, Florida upadnie, to już pewnie nie będzie po tej wojnie. O, Malediwy się nawróciły. Bierz generała z Siege'em? Przypłynął w sekundę na Amerykę. Wotan, możesz wziąć od Persji. Wotan, nie straciłeś stabilności? Nie, za co niby? Czyli wyłączyłeś pozwolenie na przemarsz. Co na odwrót działa? Czekaj.
wiem, wiesz. Ja coś nie ogarniam właśnie, że powiedziałeś wojnę, a my mieliśmy chyba pozwolenie na przemarsz, miałem przez swoje prowincje. Ale to ty miałeś, a nie on. Ja nie miałem twojej. Opadła, patrzę. Przegram jedną wojnę, dobra. Gdzie bitwę? Gdzie? Yeah. Czy z Rosją to ja sobie poradzę, ale kurwa gorzej z Ottomanami. Nie poradzisz sobie. White Peace zostaną dalej moimi subjectami. Godzą się pięknie. O, Jezusie! Czekajcie, czekajcie, mam za dużo rzeczy na raz. Mam traktat z Teodoro i muszę zadecydować, co z ludźmi zrobić. Wszystkich ściąć? Nie, to Florydę tylko zetnę najwyżej. A jak zetniesz? No bo jest coś takiego jak traktat z twojej stolicy pochodzi i tym, rozstrzygasz z ludźmi, którzy po prostu wypowiedzieli ci wojnę. Tak? To zrobi nie wiedziałem, że coś takiego jest. To już wiesz. Czekaj. Czekaj, nie wiem, który to kraj. A, to tako. To tako ci zostawiamy przy życiu. Floryda. Florydę ścinamy. A resztę to zostawiamy przy życiu. Już można pójść. No. No i już mi się nie buntują. Pięknie. Wszystko jest zero. Minus 50 za events and province defractions. No to świetnie. Ciągle mam informacje. Zostało przyjęte przez Rosję. Zostało przyjęte przez Rosję. Bliski? Bliski. Kulturalnie. Znaczy to, że ma stolicę obok mnie. Najfajniejsze jest to, nie mów, że mojego... Nadal nie przeniósł. Nie byłem w stanie, mówię. A czyli mówiłeś, że do Beijingu miałem przenieść, a nie mogę, mam wszędzie bunty obok Beijingu. Mercenarius. Raczej będzie szybka wojna. Blitzkrieg po Turest. To było, ja ci mówiłem, ja ci... Ja ci już proponowałem, a ja ci proponowałem układy, tylko ty je olałeś. No ale jakie układy? To, że ty mi zabierasz Indię, to jest według ciebie układ? Nie, miałem ci dać drogę do Indii, ale w zamian za pieniądze, ale ty ją odrzuciłeś i chciałeś kurwa pół zachodu. No ale nie rozumiesz, że ja mam armię, a nie pieniądze. Masz 200 dochodu i ty marudzisz. O, dwa minusy. No 211. No może być średnio. Estate, ja pierdzielę, najgorsze jest ze szlachtą, no jej zawsze coś tam nie pójdzie. Jeszcze, że fortu miałeś wyłączone. Coś tam trzeba szlachcie dać jednak, żeby się nie wkurzali, bo chyba... Ej, przyjdź tak w nowym miesiącu, okej? Wotan. Nie. Nie macie. Dziękuję. No to nic. Ale czasami jest lepiej się wycofać z bitwy, jak widzisz, że przegrywasz, bo on ma faktycznie te... masakryczne w obronie. No bo tak w obronie będzie miał większe, nie martw się. Właśnie tak, że hordy są masakrują ogólnie. Ale nie, 17 technologia. Znaczy Faust, ja bym chętnie z tobą tak zakończył wojnę. Dobra? Tak. Ja bym z Faustem chętnie zakończył wojnę, z Wotanem chętnie bym poprowadził. No ale... Bo ja czuję, że z Wotanem mam szansę. Wiesz, że... Jak tylko przejdę przez ten jeden fort, to już wchodzę do całej Persji i do Indii. I wiesz... No, nie będzie kolorowo. Ja ci mówię od razu, zaakceptuj to, co ci wyślę. To wyślij! Okej. Okay. I chcę zobaczyć, co mi wyślesz. Dobra, też nie, nie. Nie mam za dużej trzeba floty? Trochę poprowadzić. Nie. Trzeba się... Jeszcze mogę mieć większą flotę. Rozmyślić. Jak to fajne, że już mi się statki naprawiają przy brzegu. Ruszcie dupę z tej drugiej strony. Masz maritime na maksa? Tak. Gata. No, to jest fajne właśnie. No właśnie, to już... Ja już to pochwalam. Poza tym, jaką mam flotę teraz. 260 innych statków mogę mieć. Ja na morzu rządzę. Ja, to jest Hiszpania, nie? No. Nie ma Brytanii, to...
Ale do Merwu możesz oblegać dalej, ja już sobie poradzę. Oj, rad. Friendly, minus 114. O, wojna secesyjna póki jeszcze. No, bo skończyłem wojnę. Trochę nas oblegacie i nas niszczycie, ale lubimy was w sumie. Tak jest wasz śmieszny chłopak. Szar mnie rzucił. A ty w górach się ukryłeś. Minusy? E tam minusy. Znikną zanim twoje posiłki dojdą. Dwa minusy dają plus, pamiętam. No i dlatego jego armia znika. Anchi... military, dobra. Armię... Boomerang. 14 tysięcy... Z Rosją mam 13 warscora na plusie. Na razie. A to co to jest Yue? Do 15 nie uciekniesz, ty wiesz o tym. Nie mam sprawy. A nie bym pooglądał, co tam się dzieje. Ja też, ale nie mogę. A czyli możesz się dołączyć do wojny, jak chcesz. Wpadnijcie na odcinek, zapraszam. Faust, kanał YouTube. Faust1707. Ale ta armia, którą zaatakowałeś, znika. Trzeba zapomnieć o wojnie secesyjnej między Rosją a... tym. Pisze. No pewnie znowu wieczorek karaoke. Pewnie, jak ja wchodziłem na początku, to muzyka leciała. No. O, mi kupcy wszyscy... Jak? Litwa jest wasalem? A, jest marchią, no. Jak z manpowerem stoimy w ogóle wszyscy? Ja mam cały czas dużo. Miałem na maksie prawie. Więcej niż miałem na początku wojny. Oj, Rat, masz sporo manpowera, muszę ci powiedzieć. To 4000. Jestem pod wrażeniem. To jest za dużo. Technologia kontrwywiadu to jest dyplomatyczna. Po co ci wywiad? To są fajne rzeczy. Znaczy ogólnie... Embargo masz lepsze, to jest dobre też. Znaczy... Obrana jakie masz embargo? Nie, mówię po prostu, że jak komuś dasz embargo, to jest ten... A ty mi dajesz efektu... embargo? Nie wiem, komu tam daj embargo. Dodaję ci dyplomatę. Możesz brać... Osman ma na mnie embargo. No bo jesteśmy rywalami. Proste. O, a ty w sumie mnie nie embargujesz. Nikt mnie nie embarguje. Sekunda, stop, muszę coś zatrzymać i zrobić szybko. Nie było tematu. I dlatego template'a zrobiłem. I tak. Embargo, a ty nawet nie wiem, czy jesteś na jakichś moich tych... A nie, jesteś tak. Na Tunezji. Tak. Ciekawe, że safe. Ja na Tunezji dominuję. Wiesz, my powinniśmy go zembargować, bo go to okay. Zawoli. No, chłopaki. Działamy jak Unia Europejska, sankcje. Sankcje, no chłopie. Wyrażacie głębokie zaniepokojenie, że no. Bijemy Repusa. Zgadza się. Tam Repus. Sankcje tu, sankcje tam. Jezu, co się dzieje? A, muszę wojsko. Jezu, ile mi dyplomata od ciebie leci? Tak daleko mieszkamy? A bo ty masz na wyspach. Ciekawe, ile będzie ode mnie leciało. Na ryżu było bliżej. Czekaj, 23 dni. Ciekawe, jak to zobaczymy. Powinno cię trochę to uderzyć w Tunesi. Tunisie. Powinno pomóc. No, spokojnie. Wiesz, upewniam się, bo tam sporo przegrałeś, no jednak to jest horda, nie? Powiem ci, że ja mało kiedy prowadziłem wojny na multiplayerze samemu, więc nie ogarniam trochę wszystkiego dookoła, ale... Zawsze do dwójcy lecimy. Bo mamy tutaj wielką wojnę na wschodzie. No, jest spora wojna na wschodzie. Wiesz, na początku zająłem się szybkim po prostu przejmowaniem prowincji i on wjechał we mnie armią i mi wyłapał kilka staków. I właśnie z następnego złapał. O, minus jeden, ale... Minus trzy masz! Jest! Nawet nie wiedziałem, że ciebie prześcignę. Ja myślałem, że ty miał takie minusy. A Warek Grzezem kiedy zacznie dostawać? Za stolicy i za resztę? Już dostaje, cały czas, tylko pewnie zbija. Nie, nie zbija, mam 1.33. No to wiesz, ile prowadzimy wojnę? Rok? Pół? Rok, Miszor.
Heh, Miszorek. O, to jest dobra idea. Land Maintenance Modifier minus 10% plus 18 dukatów na górę. Genialne. Czas na wojnę. Dobrą stronę, powiem ci, idziesz. W sumie teraz już powoli żaden wasal już powinien mi się nie zbuntować, bo tym bardziej, że ja już mogę jednymi statkami całą armię przestawić. No. Już ten, mam jeden statek, to w ogóle 76 mi może wziąć. Mi się kompletnie nie opłaca z Konstantynopola przenosić stolicę, nie? Nie. Nie. No, bo to jest jednak... Ja też wolę zostawić sobie. To jest najlepsza prowincja w ogóle do wszystkiego. No, znaczy, kurde, ale gdyby wschodu z zachodem. Gdyby jeszcze tutaj było coś innego niż Grain, to po prostu marzenie. Hmm. Przykład Iron albo Silver. Iron, Silver, cokolwiek. Cokolwiek więcej wartego. Po barwniki. O. No, jaki trus. Mam trus z Mali? A, Hiszpanio, ty mi wszystko tutaj poblokowałaś do robienia. Co? No, trus z Mali. Kiedy mamy? Jeszcze rok trus mamy z nimi. No ale na dwójce to wiesz, to będzie w kolejny odcinek. No w sumie, ja tylko się tam poszedł, ja się bawię już właściwie. To co, spróbujemy? Tam... Zawalczymy sobie? Mogę tam cię proszę. Zaatakować, co ty na to? Znaczy, jaki ty... nie wiem jaki teren bym wolał. A co tutaj mamy? Tu mamy góry. Zastanawiam się nad górami, a zastanawiam się nad... A zastanawiam się nad tymi. Ona na przykład nad tą prowincją. Muszą mi teraz się buntować. Bardzo dobra decyzja, muszę ci powiedzieć. Ja mi, dla mnie też. Nie najgorsze. Ja będę broniącym się, tak więc... Nie. Ale co za różnica, że broniący będziesz? Duże, patrz. Patrz, co się do rola. W tym dzieje. Jednym stakiem, a stary leci drugi. Oj, generał, i dziękuję. Tak sobie przypomnę, że... Minus 13 tysięcy tej twojej marnej konnicy. Ale falsy, nie rozumiem, po co my się bijemy w ogóle. No ja rozumiem, ty popatrz na mapę. Co to ma być? Czemu ty mi wichałeś tą Persję? Mówiłem ci zostaw. Zostaw twoje? Moje. No, no. Widzisz, za błędy się płaci. Nawet te z młodości. Jało? Jak wygląda? Jało mogę, to... Szczęśliwy? To jest kupiec. I nie, ja dyktuję, co ja wezmę. No to dyktuj, kurwa, nie! Ale ja poczekam na mojego kolegę, jak skończy, nie zostawię go sam. No to chuja, idę na twojego kolegę w takim razie, mam cię w dupie. Twojego kolegę to mogę sprzątać, gdyby nie ty. To chodzi. Mamy się razem. Dobrze jest. Nie, nie teraz, no nie widzisz karteczki, spadaj sobie. No wbija się, no to jest siostra, no. Mówisz, żeby nie wchodziła, no bo tak, no jakoś chcę pokazać, że jestem zajęty. Ale oczywiście, musi się wbić, bo nie dobra, wierzę, że... Dobra, to tym fajnym akcentem możemy skończyć. A bo już, jest czas. Tak, no, czas nadszedł. Dobra. Ja wam dziękuję za oglądanie, reszta też się pożegna. Pa. Pa, pa. Pa. Na razie.